procedura wobec Polski w sprawie zmian w Sądzie Najwyższym. Polskie władze mają jedynie miesiąc na ustosunkowanie się do tego. Jaką strategię Państwo przygotowują, jak Państwo zamierzają się wytłumaczyć, w cudzysłowie? Panie redaktor, mamy do czynienia z pierwszym przedprocesowym etapem postępowania. Oczywiście w terminie 30 dni odniesiemy się do rozumowania przedstawionego przez Komisję Europejską w piśmie skierowanym do Polski. Pragnę Państwu przypomnieć, że takich spraw jest na obecnym etapie około 1300. Komisja nie wskazuje naruszenia wtórnego prawa Unii Europejskiej. Powołuje się bezpośrednio na traktat i kartę praw podstawowych. Stąd to bardzo poważny problem dla drugiej strony. My oczywiście w tym terminie określonym odniesiemy się do rozumowania komisji. Odpowiemy na pytania. Sędzia Gerzdorf udzieliła wywiadu Frankfurter Allgemeine Zeitung i tam poza utyskiwaniem na rząd oczywiście i na łamanie praw człowieka mówi między innymi najgorsze, że obywatel, który sprzeciwi się PiS, musi się liczyć z sankcjami. Mówi też, że Frans Timmermans robi wspaniałą robotę i że za kilka lat stanie tu jego pomnik. Proszę o komentarz. Panie redaktor, trudno mi komentować takie słowa. My przeprowadziliśmy reformę szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ponieważ oczekiwali od nas tego Polacy. Zgodnie z naszymi zobowiązaniami wywiązujemy się z nich, dokonując trudnych zmian, bo zmian, których nie podjął się żaden poprzedni rząd, nasi poprzednicy, przez wiele, wiele lat. Stąd być może tak trudne jest do zrozumienia również przez naszych partnerów z zewnątrz, z Unii Europejskiej, dlaczego takich zmian dokonujemy. Jeżeli nie jest się obywatelem danego kraju, nie doświadczyło się jego historii na własnych barkach, to trudno jest czasami zrozumieć, dlaczego tak ważny był to proces, dlaczego tak przede wszystkim oczekiwany przez mieszkańców naszego kraju, bo to oni chcieli, aby sądy wydawały sprawiedliwe wyroki, aby procesy przebiegały szybko, sprawnie i uczciwie. I oczywiście nie generalizuję, bo w każdym środowisku są osoby, które jak jedno zgniłe jabłko w koszyku może rzutować na całość. Tak w każdym środowisku bywa różnie. Natomiast my jesteśmy i nie oceniamy pojedynczych przypadków. Mówimy o zmianie systemu, o zmianie takiej, której trzeba było dokonać dużo, dużo wcześniej. I gdyby tego dokonano, dzisiaj nie byłoby niepotrzebnej dyskusji. Mówię niepotrzebnej, dlatego że jesteśmy przekonani o konieczności przeprowadzenia tych zmian. Jesteśmy przekonani o tym, że praworządność w Polsce ma się dobrze i że należało tego dokonać właśnie w trosce o nią. Bardzo dziękuję. Czy prezydent powinna pozostać na stanowisku otwartym? Panie redaktorze, proszę o takie pytania zadawać bezpośrednio zainteresowanej, bo jeżeli ktoś twierdzi, że pewne przepisy są nieobowiązujące, to dlaczego się do nich odnosi?